Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, a dokładnie ze stronki SF Tools. Dlatego, że jak sami widzicie po tytule tego odcinka, dzisiaj zaprezentuję Wam, jak śledzić codzienny progres swojej postaci właśnie przy pomocy tej strony. Powiem Wam szczerze, że ja to robię od kilku dni. Jest to dla mnie naprawdę bardzo fajne urozmaicenie, bardzo fajny dodatek do takiego codziennego grania w Shakesa, bo po prostu widzę czarno na białym, ile moje postacie codziennie zdobywają expa, golda, kryształów u kowala i tak dalej, zaraz Wam zaprezentuję, jak dokładnie ta tabelka wygląda i po prostu chwaląc się Wam na streamku, że coś takiego robię, w sensie po prostu Wam mówiąc, bardzo dużo osób zaczęło mnie pytać, jak ja to robię, czy podeślę szablon, którego używam, no i stwierdziłem, że nagranie takiego filmu będzie bardzo dobrym pomysłem, bo po prostu, zaraz Wam tu włożę, zaprezentuję od razu, to jest takie zwieńczenie tego, co my na co dzień robimy na postaci, czyli robimy te codzienne czynności, awka, jakieś tam walki pupili i to wszystko, i po prostu to wszystko się składa na to, że tutaj jak widzicie zdobywamy codziennie expa, zdobywamy codziennie statystyki, no i to wszystko zaraz tutaj prześledzimy od lewej do prawej, jak ta tabelka wygląda, dlatego po prostu jest to fajne, nie? No bo mamy, tak jak mówię, czarno na białym, że nasza postać faktycznie z dnia na dzień progresuje. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli film okazał się dla Was pomocny. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, czy Wy planujecie robić takie skany, planujecie sobie śledzić Waszą postać, czy może to nie jest dla Was, jeżeli czegoś byście nie zrozumieli, co ja tutaj powiem w tym filmie, to po prostu też możecie pisać w komentarzu, pytać, ja tam chętnie odpowiem. No i chyba możemy zaczynać. Jeżeli w ogóle chodzi o tą stronkę, czyli SF Tools, no to ja już wielokrotnie o niej nagrywałem, kto tam śledzi kanał, ten wie. Głównie tutaj o symulatorze lochów, też w poradniku do pupili poruszałem temat symulatora pupili. Generalnie SF Tools, do którego link będzie w przypiętym komentarzu, to będzie w ogóle pierwszy link w tym przypiętym komentarzu, żebyście tam sobie mogli wejść. To jest bardzo przydatna strona dla wszystkich graczy Shakesa, dlatego że zobaczcie sami, ma tutaj masę narzędzi, masę jakichś takich, no, pomocy po prostu, żeby w tego Shakesa grać jeszcze lepiej i generalnie polecam sobie samemu wbić na tą stronkę, poklikać tutaj wszystko i poogarniać, bo naprawdę dużo rzeczy można z tego wyciągnąć. No ja tutaj dzisiaj się skupię właśnie głównie na tym progresie swojej postaci, jak to wszystko sprawdzać i jak to wszystko skanować, no ale mówię, polecam sobie poklikać i posprawdzać, bo jest wiele więcej przydatnych narzędzi na tej stronce. Od czego możemy zacząć? Przede wszystkim chyba od zmiany języka, dlatego że jeżeli macie tutaj po angielsku ten SF Tools, jak wbijecie, to od jakiegoś czasu mamy do wyboru inne języki również, angielski, niemiecki, tutaj portugalski, no bardzo dużo tych języków się znajduje. Polecam wybrać polski, bo jeżeli nigdy nie byliście na tej stronce, to po prostu łatwiej Wam będzie ogarnąć po właśnie polsku te wszystkie funkcje, które tutaj mamy. Dobra, możemy lecieć. Przede wszystkim tak, pokażę Wam, jak wygląda ta tabelka tego progresu, powiedzmy, codziennego. Klikamy sobie, tak jak widzicie tutaj w lewym górnym rogu, statystyki, potem zakładka gracze, no i mamy do wyboru swoje postacie. Zaraz Wam pokażę oczywiście, jak szczytać tą postać, natomiast jak widzicie, mamy wszystkie postacie, na których na przykład ja w tym momencie gram i mamy na samej górze napisane, kiedy ja ostatnio tutaj tego skana robiłem. Było to wczoraj, 18 października przed godziną 22. I jak sobie wejdziemy w zabójcę, no to mamy wszystkie statystyki, których, powiedzmy, potrzebujemy. Dlatego że zobaczcie, ja zacząłem to wszystko skanować 13 października o godzinie 20:23. Czyli mam tutaj plus 0 expa, no bo wiadomo, nie ma do czego porównać, ale tutaj kolejny skan już porównuje do tego pierwszego, no i już mamy plus 185 milionów expa. Potem trzeci skan porównuje do tego drugiego, no i mamy plus 189 milionów expa i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest dość logiczne. No i jeżeli chodzi o ten szablon, szablon jest w ogóle autorstwa Coxa, więc on pozwolił, że tak powiem, pokazać Wam ten szablon i udostępnić, więc pewnie drugi link w przypiętym komentarzu będzie prowadził właśnie do tego szablonu. Zaraz też Wam powiem, jak tutaj użyć tego szablonu, no ale co on ma w sobie. Przede wszystkim po lewej stronie, jak widzicie, data, czyli kiedy wykonaliśmy dany skan, tutaj dokładna data oraz godzina, mamy level naszej postaci, mamy plus 0, czyli ile wbiliśmy leveli po prostu od ostatniego skana, ile tego expa wbiliśmy od ostatniego skana, mamy ratio naszych bazówek, mamy ratio tak jakby takie ogólne chyba, tutaj tak bardzo się nie interesowałem szczerze mówiąc, no i mamy przede wszystkim różnicę, czyli ile statystyk wbiliśmy, czy tu chodzi oczywiście o podstawy, to co mamy na przykład plus 28 to jest podstawa, czyli wydaliśmy 280 milionów golda na
nasze statystyki, no bo wiadomo, że na zabójcy każda statystyka już w tym momencie kosztuje właśnie 10 milionów golda, bo tu chodzi tylko o naszą główną statystykę plus HP, czyli zdobyliśmy 28 podstaw i to jest łamane na 80 statystyk ogólnych, bo wiadomo, że jak dodajemy podstawy, to potem to jest przeliczane, bo tam dochodzą podki, dochodzą pupile i tak dalej, i tak dalej. I po prostu łącznie te 28 podstaw dało nam 80 właśnie statystyk tak ogólnie, nie? Więc myślę, że to jest jasne. Tutaj mamy, ile mamy głównej statystyki, w naszym przypadku jest to oczywiście zręczność, no i doszło nam pomiędzy 17, powiedzmy, października a 18 doszło nam 25 zręczności i doszło nam, jak widzicie, plus 3 tutaj wytrzymałości. Więc no tu głównie oczywiście nie skanuję boków ani nic takiego, tutaj głównie chodzi o naszą główną statystykę oraz HP. Mamy 54% od petów, tu też się może ktoś zastanowić, czemu 54. Z tego co wiem, to jest po prostu procent, ile nam dają pety do naszej głównej statystyki i do HP. Chyba tak, to się za bardzo nie zmienia, więc no to nie jest jakoś tam giga istotne, powiedzmy, no ale sobie po prostu jest. Mamy, którą mamy kopalnię gemów przede wszystkim. Mamy tutaj, ile mamy klepsydr. Jak widzicie, to jest również śledzone. Średnio, jak tu możemy sobie porównać te wszystkie skany, no to zużywamy tak dziennie około 50 klepsydr. Tutaj obok tych klepsydr jeszcze będą grzybki w tym szablonie, który ja wam udostępnię. Tu jeszcze obok się pojawią. To też będzie fajne, bo jak ktoś gra free to play, to będzie sobie mógł śledzić na przykład, ile grzybków dziennie zużywa, albo ile grzybków dziennie mu dochodzi, więc to też jest spoko. No i mamy oczywiście kryształy, czyli ilość kryształu, którą w tym momencie na koncie, która w tym momencie na koncie się znajduje, i mamy różnicę, czyli ile danego dnia tego kryształu nam doszło. Jak widzicie, tutaj 3 dni był ten event Kowala, także nam doszło no naprawdę sporo. No jakby nie patrzeć, ponad 100 tysięcy, natomiast jeżeli chodzi właśnie o tutaj zwykłe dni, no to już mamy 3 tysiące, tutaj prawie 3,5 tysiąca, no ale po prostu ta różnica jest widoczna. I na samym końcu mamy, ile w tym momencie mamy runek. Jak widzicie, ja mam E142 na tym zabójcy, mam tutaj 8,27, czyli jak dojdzie do dychy, to nam wtedy tak jakby przeskoczy na E143, więc to jest tak, no co 10 po prostu, nie? Myślę, że logiczne. No i mamy na samym końcu, ile na danej postaci zrobiliśmy ofiary w zarządce areny. Dlatego, że jak na przykład ja teraz codziennie po tym skipie 7-dniowym sobie robię, jak widzicie, ofiarę, no to codziennie mi tutaj dochodzi plus 1, więc no to też niezbyt takie ważne, no ale po prostu żeby było, bo to są jedne z takich ciekawszych statystyk, które możemy właśnie codziennie śledzić. No i dobra, teraz tak, jak tu w ogóle zeskanować tą swoją postać, bo to pewnie was najbardziej ciekawi, więc wchodzimy jeszcze raz w statystyki, żeby wam tu pokazać od samego początku, jak jesteśmy na stronie głównej, no i wchodzimy w pliki i teraz mamy coś takiego jak pobierz z gry. Klikamy to i się po prostu logujemy. Logowanie wygląda tak samo jak do symulatora lochów, jak do kalkulatora lochów, jak zwał tak zwał, więc raczej większość z was będzie wiedziało, o co chodzi. No i co my tutaj wpisujemy? Jeżeli gramy na serwerze polskim, to wpisujemy naszą nazwę, potem małpkę, no i po prostu adres tego serwera. Na przykład, nie wiem, gracie na serwerze 7 polskim, to wpisujecie s7.syfygame.pl. Ja gram na serwerze 40, więc mam wpisane po prostu 40. Jeżeli gracie na serwerze międzynarodowym, to jest dokładnie tak samo, tylko że zamiast S to wpisujecie W, no i tutaj zamiast .pl to .net, jak widzicie, no i po prostu numer serwera, na którym gracie, no i wasze hasło do postaci. Ktoś tu może zaraz powiedzieć, po co hasło, czy tutaj ta stronka nie zapisuje tych haseł, czy mi nie ukradną konta. Nie, generalnie hasła nie są przechowywane, więc na spokojnie można tego używać. Jeżeli ktoś ma obawy i ktoś nie chce podać swojego hasła do konta, to może sobie wejść tutaj w zakładkę wiki, pokazuje mu się taka stronka, za moment, dokładnie, coś takiego, no i tutaj mamy, jak zrobić plik HAR i za pomocą pliku HAR również możemy zgrać tą swoją postać i również to robić. To jest o wiele dłuższe, troszeczkę bardziej skomplikowane, no ale jak ktoś się boi swojego hasła podać, to po prostu polecam tutaj kliknąć i sobie poczytać. Ja tego nie będę mówił, bo to tak jak mówię, jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, no i dzisiaj nie chciałem się na tym skupiać. Dobra, więc klikamy pobierz z gry, no i ja tutaj sobie wpiszę swoją postać z serwera 37 polskiego, żeby mi się nie zrobił bałagan, no i klikamy zeskanuj własną postać, no bo tylko tak naprawdę nasza postać nas interesuje. Natomiast jeżeli chcecie robić porównania, nie wiem, gildii, porównania jakichś tam graczy topowych albo coś takiego, to również możecie to robić. Możecie, zobaczcie, zeskanować nawet swoją listę znajomych, możecie całą swoją gildię zeskanować,
grać. W ogóle, no, jeżeli kogoś to interesuje, ja za bardzo w porównaniach gildii nie siedzę, odkąd swojej gildii nie prowadzę, no ale powiem wam szczerze, że ktoś jest jakimś tam oficerem czy liderem, to naprawdę warto, bo no, masę przydatnych informacji można uzyskać dzięki tej stronce, więc tak jak mówiłem na początku, polecam tutaj posiedzieć, pobawić się, no i na pewno będzie to git. Także okej, po prostu klikam zeskanuj własną postać, kontynuuj, no i jak widzicie chwilkę nas tutaj łączy z serwerem, no i cyk, i pojawił nam się plik z 19 października, godzina 14.10, no i mamy tutaj, no tak naprawdę tylko to, i to jest właśnie ta nasza postać, czyli postać berserka z serwera 37 polskiego. Jak widzicie, ja tutaj od 13 mam codziennie po 4 pliki, no bo skanuję po prostu 4 postacie, no ale to wszystko idzie bardzo szybko, bo po prostu sobie podmieniam numer serwera i tak naprawdę tyle. No i teraz po zeskanowaniu tego berserka wchodzimy w gracze i jak widzicie pojawił nam się berserk. Oprócz tych czterech postaci mamy S37.pl, no i mamy tego berserka z dzisiejszą datą i tak dalej. Klikamy tutaj i jak widzicie od razu mamy ten nasz szablon, dlatego że już go mam wprowadzonego, natomiast wy będziecie mieć najprawdopodobniej szablon jakiś domyślny, czyli chyba ten, nawet nie, nawet chyba jakiś inny, czekajcie, może to będzie to, cyk, o, dokładnie, wy chyba coś takiego będziecie mieli na starcie i tak to będzie u was wyglądać, no i właśnie po wejściu w tą waszą postać, którą zeskanowaliście, jak zrobić takie coś, jak ja zrobiłem, czyli po prostu taki szablon. Wchodzicie sobie tutaj w to kółeczko zębate, co jest na zielono, no i po prostu klikając powiedzmy gdziekolwiek, nawet tutaj na gracze domyślny, to wszystko sobie zaznaczacie, cyk, usuwacie i kopiujecie to, co będziecie mieć w przypiętym komentarzu w drugim linku, czyli po prostu ten mój szablon. To wszystko sobie tutaj możecie przekopiować, no i klikacie zapisz. I przy zapisywaniu możecie napisać na przykład, nie wiem, neutral czy coś takiego, tak jak mówię. Autorem tego szablonu jest Koksu, więc no co tam chcecie, to możecie napisać. Ja sobie wpiszę neutral test, tutaj nic nie zaznaczamy, klikamy zapisz, no i jak widzicie pojawił nam się nowy szablon po lewej stronie, który nazywa się neutral test. I teraz wybieramy ten szablon, klikamy jeszcze, możemy, bo w sumie tak, tutaj nam się wszystko zmienia, tutaj gracze domyślny też jest chyba to, co było, nieważne, neutral test, klikamy zapisz i zastosuj, cyk, no i jak widzicie zmienia nam się to wszystko i to wszystko będziemy mogli sobie śledzić. Dla porównania, jak już to macie gotowe, to tak naprawdę już z tymi szablonami nie musicie się bawić, natomiast możecie, jeżeli ktoś chce sobie coś tam dorzucić, ktoś chce sobie coś dodać, to bardzo dużo jakichś tam skryptów jest na internecie, na tawernie discordowej, bo w ogóle autor tej stronki to jest administrator tego semi-oficjalnego Discorda Shakesa, więc tak jak mówię, jeżeli coś tutaj chcecie sobie dorzucić, coś pozmieniać, to oczywiście droga wolna, no ale taki gotowiec myślę, że jest jak najbardziej ok. No i tyle, nie? Więc tutaj z szablonami, jeżeli nie jesteście na tyle silni, powiedzmy, i na tyle nie macie wiedzy, żeby tutaj coś zmieniać, to tak naprawdę tyle. Tak jak wspomniałem, tutaj nie macie tych grzybków obok Klepsydr, ale ja to wam wszystko dodam tak, żebyście mieli te grzybki. No i teraz zwróćcie uwagę, ja sobie wejdę tu na chwilę na swojego berserka i na przykład odbiorę akademię. Zebrałem 2,60 niecałe miliona expa, dobra, więc teraz sobie wyloguję się z tego, bo już powiedzmy, że się przygotowałem, no i od nowa wchodzę w pliki, wchodzę sobie w pobierz z gry, no i jeszcze raz robię tego skana. Teraz jak widzicie, cyk, pojawił mi się kolejny z godziny 14.13, klikamy cyk, cyk, no i zobaczcie, nic mi się tutaj oczywiście nie zmieniło, no ale na przykładzie tego expa dostaliśmy prawie 2,86 miliona expa, tak jak wam wspomniałem, czyli tyle, ile z akademii sobie odebrałem. Oczywiście wiadomo, najlepiej robić te skany na sam koniec dnia, jak już jesteście po wszystkim, po zrobieniu awki, po zrobieniu jakichś tam, nie wiem, codziennych czynności, czyli na przykład, no, wszystkiego, nie? Generalnie na sam koniec możecie, jak tam przed wyłączeniem komputera, zanim pójdziecie spać, to sobie tą postać zeskanować. Jak widzicie, ja tutaj na tym zabójcy robię to mniej więcej w tych samych godzinach i po prostu wtedy te skany są w miarę miarodajne. Jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli używacie SF Toolsa na co dzień, właśnie na przykład do symulatora lochów, to też weźcie pod uwagę, że to wam się będzie tam zapisywało, czyli jak ja teraz sobie po raz kolejny na przykład wezmę ten 37 polski serwer, zeskanuję po to, żeby na przykład sprawdzić procenty na lochy, bo wiem, że wiele osób tak robi. Teraz mamy cyk, klikniemy sobie wszystkie, żeby wam pokazać, że na pewno te procenty na lochy się zeskanowały, to też wam tam dochodzi plik. Jeżeli robicie to tak samo w symulatorze pupili, to również ten plik wam tam dochodzi. I co ja polecam od siebie? Albo robić to na innej przeglądarce,
żeby wam się nie robił syf, albo po prostu to usuwać, jak już skończycie tam, wiecie, klikać lochy, czy generalnie sprawdzać. O, w ogóle zobaczcie, jakie ciekawe procenty na lochy. Jak skończycie to tam wszystko sprawdzać i tak dalej, no to polecam wam to usuwać. Tu wchodzimy raz jeszcze w statystyki, wchodzimy w te pliki, no i jak widzicie, mamy 3 takie pliki i teraz jak sobie wejdziemy w tego berserka, no to również mamy 3 te skany, więc się tu zaczyna robić burdel, lepiej mieć jeden ten skan dziennie, więc po prostu ja teraz wchodzę na przykład, no powiedzmy, że usunę sobie ten pierwszy, usunę sobie ten ostatni, klikam tutaj usuń wybrane, usunęło mi to wszystko i teraz jak sobie wejdę na berserka, to mam tylko ten środkowy, no ale on już się nie ma z czym porównywać, więc jest tutaj plus 0 expa i tak dalej, więc tak jak mówię, albo róbcie te skany tam lochów i tak dalej na innej przeglądarce, bo wtedy tego nie będziecie mieli, albo po prostu pamiętajcie, żeby to usuwać, żeby wam się tutaj nie zrobił syf. I tak naprawdę tyle, tak naprawdę chyba nic więcej wam nie muszę pokazywać. Jeżeli w ogóle wam się tutaj zrobi dużo tych skanów, bo powiedzmy, nie wiem, sprawdzacie co chwilę lochy, to też jeszcze wam mogę zaprezentować, poczekajcie moment. Weźmiemy tutaj znowu, weźmiemy to S37, żeby tak jak mówię, te moje mi się nie tutaj zepsuły. Teraz nam powinno dokładnie troszkę szybciej zeskanować. To zwróćcie uwagę, teraz jak wejdziemy w statystyki, wejdziemy w te pliki, to mamy tutaj endpoint łamany na dungeons, czyli po prostu to może nam zasugerować, że to nie jest ten skan, który robiliśmy tak normalnie, jak ja wam pokazałem, tylko właśnie to jest skan zrobiony przy pomocy, czy właśnie jak dungeons, no to symulatora lochów, jak tam mamy pets, to mamy przy pomocy symulatora pupili i tak dalej, i tak dalej. Także tyle, mam nadzieję, że wszystko wam pokazałem to, co pokazać powinienem, mam nadzieję, że wszystko tutaj ogarnęliście, jeżeli czegoś byście nie zrozumieli, to piszcie w komentarzu, ale wydaje mi się, że raczej to w miarę sensownie wytłumaczyłem. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, tak jak mówię, piszcie w komentarzach, czy będziecie tego używać, czy będziecie się stosować do tych skanów, czy raczej to nie jest, powiedzmy, nie jest dla was, nie chcę wam się o tym myśleć. Możecie dać znać w komentarzu, możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, zostawcie kciuka w górę, jeżeli film okazał się dla was pomocny, tak jak mówiłem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie i jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to również pytajcie w komentarzu. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!